w jaki sposób rozpoznać, że jestem DTA. Z tej strony Mateusz i Marzena. Rozmawiamy o ustawieniach. Czy to jest takie oczywiste, żeby zrozumieć, że jestem DDA, że każdy z nas może być DDA, nie mówimy tylko o mnie, ale o każdej osobie, która jest dorosła, w której domu mógł, no prawdopodobnie właśnie pojawił się alkohol, ale czy to od razu oznacza, że ta osoba jest DDA? Syndrom DDA tak naprawdę to jest zbiór pewnych cech. Są osoby, które mówią do mnie: ja już mam to przepracowane, mnie już to nie dotyczy. I czasami rzeczywiście tak jest. Poprzez terapię możemy bardzo dużo w sobie zmienić. Natomiast są czasami takie osoby, które mówią: ja już mam to przepracowane, a w najmniej odpowiednim momencie na przykład działają albo też reagują w sposób, który jest niewspółmierny do sytuacji. I to wydawałoby się, że to jest coś takiego normalnego, że na przykład ktoś jest wybuchowy albo jest porywczy, prawda? I wtedy reaguje szybko, ale warto by się też pochylić nad tym i zobaczyć, czy nie jest to jednak związane z tym syndromem. Dlatego, że osoby, które pochodzą z takich domów, o których rozmawialiśmy wcześniej, mają nadmierne reakcje, takie niewspółmierne do sytuacji, w której uczestniczą. I bardzo często też szukają sobie powodów do tego, żeby się zdenerwować, czy też żeby zmienić jakby dynamikę wypowiedzi, czy też dynamikę w ogóle sytuacji, w której są. Dlatego, że bardzo często takie osoby nie są w stanie za długo wytrzymać momentu spokoju. Czyli jeżeli się nic nie dzieje w życiu, to znaczy, że jest coś nienaturalnego, coś jest nienormalnego. I często prowokują sytuacje takie, żeby były takie skoki emocjonalne w ich życiu. To jest pierwsze, co mi przyszło, jak rozmawiamy na ten temat. I są to też osoby, które często mają takie poczucie w życiu inności, a przez to też czują się osamotnione, czują się nierozumiane i często czują się wyizolowane. Czasami jest tak, że rzeczywiście izoluje ich od siebie środowisko, w którym są, ale czasami jest też tak, że same się izolują. Nie potrafią sobie pozwolić na to, żeby być z kimś blisko. Bo wtedy, kiedy jestem blisko, to już nie mam poczucia bezpieczeństwa. I często osoby DDA mają potrzebę bliskości, ale tak naprawdę ten lęk, który się z tym kojarzy, jest tak silny, że pozwalają sobie na bliskość tylko do pewnego momentu. Albo nawet w ogóle sobie nie pozwalają. I często są to osoby samotne, które nie wchodzą w relacje. I budowanie więzi, relacji z taką osobą jest trudne zarówno dla tej osoby, jak i dla partnera czy partnerki. Dla tej osoby jest trudne, dlatego że ta osoba chce i nie rozumie, dlaczego nie może, dlaczego nie potrafi. A z kolei dla tej drugiej osoby, która wchodzi w relację z osobą DDA, jest to tyle trudne, że nie rozumie w ogóle zachowania i mechanizmów, które tutaj występują. To osamotnienie takie, wiesz, odsunięcie od ludzi może być też o tyle trudne, że z tym wiąże się poczucie winy. Osoba taka w życiu dorosłym może brać za dużo odpowiedzialności na siebie, może starać się tak bardzo siebie chronić, że skazuje się sama na samotność. Tak jak mówisz, syndrom DDA to bardzo, bardzo złożony problem, który rzutuje na tak wiele różnych aspektów naszego życia. Dzisiaj chcielibyśmy stanąć trochę przy tych osobach, które w dorosłym życiu nie do końca jeszcze zdają sobie sprawę, że DDA również jest tematem, który pojawia się w ich życiu. I zastanawiałem się przed naszą rozmową, jak często trafiają do ciebie osoby, które dopiero po rozmowie z tobą uświadamiają sobie, że one również są DDA.
Większość osób, które do mnie trafia, ma już to uświadomione. Dlatego, że gdzieś usłyszały, przeczytały, ktoś im powiedział, czy też są już po jakiejś terapii lub w trakcie jakiejś terapii. Natomiast przede wszystkim trzeba by było spojrzeć od początku, kogo to może dotyczyć. Może to dotyczyć osób, które mają niskie poczucie własnej wartości i mają niską w ogóle samoocenę na swój temat, no bo skądś musi to wynikać. W takich domach w dzieciństwie nie dostaliśmy jakichś pochwał, oklasków i dziecko wyrasta w poczuciu, że nie jest wiele warte, a czasami, że nie jest nic warte. Więc często osoby, które mają zaniżoną samoocenę, mogą być z takich domów. Może być też tak, że takie osoby mają w sobie bardzo dużo wstydu, dlatego że wstydziły się za któregoś z rodziców, a może za oboje z rodziców. Wstydziły się może tego, że są inne, musiały coś ukrywać, to były te tajemnice domowe. I takie osoby teraz w życiu dorosłym mogą się wstydzić wielu rzeczy i wielu aspektów ze swojego życia. Mogą się wstydzić przede wszystkim siebie, swojego sposobu postępowania, swojego życia, ale też mogą się wstydzić za swoją rodzinę. I to jest bardzo częste. Starają się czymś to zrekompensować często i wchodzą na przykład w nadmierny perfekcjonizm. To mogą być osoby, które są nadmiernie opiekuńcze, nadmiernie dbające o inne osoby i dbające o to, co jest przy nich, czyli osoby, które są perfekcyjne, jeśli chodzi nawet o porządki. To są takie drobne rzeczy. Ale tak bardzo wstydzą się, żeby nie było coś pokazane, że one z czymś sobie nie radzą, w czymś nie są doskonałe, że wchodzą w tą drugą stronę, czyli robią coś nadmiernie. Są to osoby często odpowiedzialne za wszystko i za wszystkich, ale tak naprawdę nie znają swoich własnych potrzeb. Łatwiej jest im się skonfrontować z tym, co potrzebują bliscy czy znajomi i zrobić coś dla nich, niż przyjrzeć się temu, czego oni potrzebują. Dlatego, że ich potrzeby nie były zaspokajane i teraz w życiu dorosłym same nie wiedzą, na co mogą sobie pozwolić i nie dają sobie prawa do tego, żeby być tak naprawdę szczęśliwymi. To jest bardzo duży problem, bo przede wszystkim, jeżeli my wiemy, czego my potrzebujemy, to możemy znaleźć jakieś możliwości, znaleźć ludzi, coś z tym zrobić. Ale jeżeli my nie wiemy co, to wtedy następuje coś takiego, że czujemy się bezsilni. Z czasem rezygnujemy w ogóle z zastanawiania się, co my potrzebujemy i idziemy z prądem życia, który jest tak naprawdę odpowiedzią na to, czego chcą od nas inni ludzie. I nie idziemy za swoim własnym głosem, za tym, co jest najważniejsze. To spełnianie oczekiwań innych ludzi będzie tutaj bardzo wyraźne, dlatego że osoby DDA unikają konfliktów i starają się zachowywać w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni. Czyli najpierw zrobię dla kogoś, spełnię jego oczekiwania, a potem dopiero stanę za sobą. Oczywiście znajdziemy przypadki, gdzie będzie w odwrotny sposób, prawda? Że ktoś będzie wręcz zaprzeczał i będzie się zachowywał w sposób agresywny. To wszystko zależy też od tego, jakie role przyjmowaliśmy, to o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Natomiast większość osób myślę, że będzie szło raczej w tym kierunku, gdzie będzie przyjmowała taką postawę służącą wobec innych ludzi. Mogą to być też osoby, które poprzez to, że będą szukały ciągle takiej różności w tych nastrojach, które były w domu, będą szukały na siłę też trudności w życiu. Często osoby z tym syndromem mówią, że jak coś jest trudne, to jest rzeczywiście zrobione. Czyli muszę się ciężko napracować, muszę sobie na coś zasłużyć. To musi być takie podparte czymś ciężkim. I to też jest bardzo charakterystyczne. Bo osoby, które czuły, że ich potrzeby w dzieciństwie były zaspokajane, które czuły się kochane, raczej będą przyjmowały takie lżejsze postawy do życia. Czyli jakoś tak będzie, dam sobie radę,
Może być lekko, może być przyjemnie. Natomiast osoby, które musiały na wszystko sobie w domu zapracować, wywalczyć, to one będą miały inne postawy. Jakie są mocne strony osób, które są DDA? Bo mam takie wrażenie, że one też z tego powodu, że wyszły z takiego bardzo trudnego środowiska, czy musiały walczyć trochę o siebie, to myślę, że też mają taką całą masę cech, które mogą być ogólnie uznawane za pozytywne też, takie, które dają im, pomagają im. Oczywiście, jeżeli spojrzymy w ten sposób, że często są to na przykład perfekcjoniści, to też będą to osoby, które są w stanie stanąć naprawdę do dużego sukcesu poprzez to, że będą konsekwentne. Nie będą szybko rezygnowały. Czyli to będą osoby, które naprawdę mają bardzo duże zasoby w sobie. Ważne jest, żeby te zasoby wyszły na powierzchnię, żeby nie utknąć w tym, co tylko jest związane z tym trudnym. Jest bardzo dużo osób, które mają problemy z utratą kontroli, bo one chcą bardzo kontrolować. Ale z kolei, jak się zastanowimy nad kontrolą, no to tutaj też to jest dosyć kontrowersyjne, bo z jednej strony mówimy, że kontrola jest czymś złym, ale z drugiej strony kontrola też może nas przed czymś trudnym zabezpieczyć, czy też może nam pomóc w tym, żebyśmy nie doświadczyli czegoś bardzo trudnego. Bo jeżeli będziemy uważni, to wtedy możemy też zapobiec jakimś trudnościom. Więc myślę, że to też byłoby sporym zasobem. Wszystko będzie zasobem, co nie będzie w takiej skrajności. Bo każdy z nas jest jakiś. Każdy z nas ma jakąś potrzebę kontroli. Każdy z nas ma jakiś lęk przed odrzuceniem. Każdy ma momenty, kiedy czuje się bardziej wartościowy, czasami mniej. To jest różnie. Tylko problem jest wtedy, kiedy coś jest w skrajności. Bo wtedy jest nam sobie trudno z tym poradzić. Natomiast jeżeli coś jest takie, że jesteśmy trochę tacy i trochę tacy, to ja uważam, że może być tu bardzo dużo zasobów. I zależy od tego, co my z tymi zasobami zrobimy. Czemu one będą służyć? Czy one będą służyć temu, żebyśmy szli do poprawy jakości swojego życia i budujemy na tym coś fajnego? Czy też te zasoby spowodują, że będziemy mieli potrzebę utknięcia i wejdziemy na przykład w rolę ofiary? Ja wyszedłem z takiego domu, czy wyszłam? To już mnie nic dobrego nie spotka, ja już tutaj sobie zostanę. To jest też jakaś decyzja, to jest jakiś wybór. Zawsze mamy wybór, czy chcemy zmienić tą sytuację, w której jesteśmy i wtedy szukamy pomocy, czy też nie chcemy. Życie to są nieustanne wybory. Spotkałem się kiedyś z takim określeniem, jestem ciekaw, co o tym pomyślisz, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że osoba DDA to jest też taka osoba, która najlepiej odnajduje się w kryzysach. Dobrze mieć ją przy sobie, kiedy dzieje się coś strasznego na świecie, bo te osoby są w kryzysie jak ryba w wodzie. Ja myślę, że tak, dlatego że takie osoby są nauczone przetrwania w ekstremalnych warunkach. Dziecko, które jest często bezbronne, musiało sobie poradzić w takim domu. Musiało sobie wypracować swoje własne mechanizmy, w jaki sposób przetrwać, dorosnąć i iść dalej w życie. I ja myślę, że takie osoby mają, jeśli chodzi o kwestie właśnie jakieś kryzysowe, to mają bardzo dużo tutaj do pokazania tym osobom, które z kolei żyły sobie w takim bardzo sprzyjającym domu, gdzie wiele za dziecko na przykład robili rodzice. To myślę, że gdyby zestawić takie dwie osoby w sytuacji kryzysu, to można by tutaj było rzeczywiście zobaczyć, że osoba DDA będzie sobie całkiem fajnie radzić. Albo będzie potrafiła znaleźć rozwiązania, wiesz? Tak czuję, że szłoby raczej to w tym kierunku. Jak może wyglądać dorosłe życie takiej osoby, która jest DDA, ale jeszcze jest na początku swojej drogi, dopiero sobie uświadomiła lub jeszcze sobie nie uświadomiła, że właśnie jest DDA? Czyli w jaki sposób będzie wyglądało jej życie? Mogą to być osoby, które będą się izolowały od ludzi,
albo wręcz będą się ludzi bały. Mogą to być osoby, które będą szukały ciągle swojej tożsamości i takiego potwierdzenia, że naprawdę z nimi jest wszystko okej. I to będzie widać w dorosłym życiu. To będzie też widać w podejmowaniu decyzji. Czy będą podejmowały decyzje odważnie, czy też raczej będą się wycofywać. Mogą być to osoby, które będą żyły właśnie w pozycji ofiary, to o czym rozmawialiśmy przed chwilką, ale z drugiej strony mogą być to też osoby, które będą szły w te schematy, które były w domu i mogą stać się osobami uzależnionymi, ale też mogą być to osoby, które będą szły w drugą stronę. I tutaj, wiesz, taka mi myśl przyszła, że często osoby z takich domów, później jak tworzą swoje własne relacje i związki, to stają się osobami współuzależnionymi. Czyli takimi osobami, które ratują swojego partnera czy partnerkę i takie osoby, które gdzieś jednak przedkładają tą pomoc znowu nad te swoje własne potrzeby. Może tutaj być dużo różnych schematów, ale taka mi jeszcze przyszła do głowy sytuacja, kiedy przyszła do mnie dziewczyna i opowiada mi o tym, że jest DDA, że ma już ten temat przepracowany, ale teraz nagle, minęło ileś lat, okazało się, że jest z partnerem, który jest trzeźwym alkoholikiem i ona ma takie podejrzenia, że on teraz wraca do picia. Zauważyła jakieś takie elementy w sobie i mówi, że przez wiele lat w ogóle już nie czuła i nie konfrontowała się z tym, że jest DDA i nagle nastąpił taki wybuch u niej emocji i tak bardzo ona sobie z tym tematem nie radzi, że postanowiła, że trzeba dalej coś z tym jeszcze zrobić, że ten temat nie jest zakończony. I często przychodzą do mnie takie osoby, które mówią, że wydawało im się, że już jest wszystko okej, że to już nie funkcjonuje, bo wykonały ze sobą dużą pracę, a jednak mijają lata i coś się tam jeszcze tli, coś się jeszcze dzieje. Czy można się z tego uwolnić? Jakby czy można już wyjść z DDA? Czy to rzeczywiście jest taka sytuacja, która będzie do nas przez całe życie wracała? Ja myślę, że to będzie indywidualne, w zależności od tego, do jakich będziemy stawać sytuacji w życiu. Natomiast jeżeli wiemy, że jesteśmy z takiego domu, to warto mieć takie wyczulenie chyba, żeby nie krzywdzić siebie, nie krzywdzić też osób, które są w pobliżu. Że jeżeli czujemy, że już jakieś napięcie, coś się dzieje, to czasami warto sobie wrócić na terapię, czy zrobić sobie jakieś sesje takie, gdzie porozmawiać z terapeutą tylko na temat tego problemu, który w tym momencie powstał. Jakby nie zamykać się, tylko dać sobie szansę na to, żeby faktycznie to uwolnić. Pamiętajmy, że każdy temat, który zamieciemy pod dywan, a który wywołuje nasze emocje, on w którymś momencie wraca. Mocniej, słabiej, szybciej, wolniej, ale on wraca. Dlatego warto jest pochylać się nad tym, co do nas przychodzi i przede wszystkim my czujemy w środku, jakie to duże jest i co to nam robi. I wtedy podjąć odpowiednie środki. Chciałbym Cię zapytać o taką rzecz z punktu widzenia ustawieniowego może bardziej, bo dzisiaj krążymy trochę wokół tematu uświadamiania sobie bycia DDA. Jakby samo założenie, taka pierwsza definicja DDA, no to dotyczy tego, że wychowujemy się w domu, w którym był alkohol, czyli jedno z naszych rodziców było osobą uzależnioną. Czy spotykałaś się z takimi przypadkami, kiedy to nie rodzice byli alkoholikami, ale może oni byli dziećmi alkoholików, czyli oni byli DDA? Albo też ten alkohol gdzieś był poza jakby świadomością tej osoby, bo tak czuję, może się ze mną nie zgodzisz, ale mam jakieś takie odczucie, że wiele osób może sobie też nie zdawać sprawy, że są DDA, bo nie zdają sobie sprawy, że w ich domu był alkohol w jakiś sposób, albo że ten problem się rzeczywiście pojawiał. Mogą być takie sytuacje na pewno, dlatego że osoby uzależnione ukrywają to, że jest alkohol i bardzo często im się to przez długi czas udaje. Natomiast choroba alkoholowa jest o tyle trudna, że ona postępuje.
ona postępuje i z czasem przynosi realne straty w życiu. Jeżeli nie stanie się do trzeźwości, to w pewnym momencie już nie można tego ukrywać. Bardzo często jest tak, że jeśli na przykład tata pije, to mama stara się ukryć to przed dziećmi. No tak, rozmawialiśmy też. Tak, prawda? Wymyśla różne sposoby na to, żeby dzieci chronić. Nie zawsze tak jest, ale może być i w ten sposób. Mówi się też o dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych. To są bardzo podobne objawy i to są też osoby, które mają takie często zero-jedynkowe podejście do życia. Czyli chcą wszystko albo nic. Czyli na przykład, jeżeli jest jakiś kryzys związku, to rzucam, odchodzę, trzaskam drzwiami. Wiesz, takie nie ma takiej przestrzeni na rozmowę, na jakieś takie wyjaśnianie, tylko jest takie życie zero-jedynkowe. I to może dotyczyć związków, może dotyczyć pracy, może dotyczyć jakiejś relacji w ogóle w rodzinie, albo jeszcze jakiejś sytuacji. Takie stawianie na jedną kartę, to też jest takie bardzo charakterystyczne. I to też warto by się było przyjrzeć, bo wiele osób się z tym nie utożsamia, że to może być powodem, a przy ustawieniach często też widać, kiedy ustawiamy na przykład związek, osoba, która jest ustawiana, jest DDA i ustawienia pokazują, że tam jest wszystko albo nic. A jeżeli tak mówimy właśnie ustawieniowo o tych sytuacjach, ponieważ w ustawieniach też przedstawiamy różnych dalszych członków rodziny, czy na przykład jeżeli u dziadków, któryś z dziadków był alkoholikiem, czy to też może spowodować, że dana osoba właśnie jest DDA, mimo że na przykład no, z tym dziadkiem nawet mogła nie mieć właściwie kontaktu w swoim życiu? Oczywiście może być w ten sposób, że ktoś jest pochwycony przez kogoś z rodu, jakiegoś wcześniejszego przodka. I jeśli tam był alkohol, czy też jeszcze wcześniej u pradziadków, a osoba, która jest ustawiana, jest pochwycona przez dziadka, to może mieć takie zachowania i może mieć takie objawy, jak najbardziej. Tutaj nie ma jednej reguły, wiesz? No tak, wyobrażam sobie, jasne. No to co rozmawialiśmy też w tych pierwszych naszych odcinkach, w ogóle o ustawieniach, że my nie wiemy, przez kogo będziemy pochwyceni i co my weźmiemy od tamtej osoby. A zwróć uwagę, że przy alkoholu no często są osoby wykluczone. Więc tutaj mamy do czynienia na pewno z różnymi uwikłaniami. Osoby wykluczone w rodzie będą zawsze szukały jakiejś osoby, która będzie ich pokazywała. Czyli znajdzie się ktoś z naszego pokolenia, czy też z pokolenia naszych dzieci, kto będzie taką osobę reprezentował. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne i warto to podkreślić, ponieważ mam takie poczucie, że w ogóle w takim dyskursie o DDA mówi się tak zero-jedynkowo, tak? Że to musiał być ojciec alkoholik albo mama alkoholiczka i już. Natomiast mam wrażenie, że też obserwując osoby wokół siebie, z którymi się spotykam w różnych środowiskach, znając ich historię, często właśnie ciężko znaleźć nawet w takim najbliższym otoczeniu ten tak od razu widoczny, taki klasyczny alkoholizm, który się widzi w filmach, który się kojarzy z tym, nie? Bo mamy też alkoholików wysoko funkcjonujących. No i w ogóle dużo, dużo różnych takich uwikłań, ale tak trochę myślę, że wiele osób liczyło, że dostanie taką prostą receptę, jak sobie w trzech punktach uświadomić, że się jest DDA albo się nie jest DDA, ale widzę, że no nie da się. Po prostu cały czas wiesz, te moje tutaj podpowiedzi, jakby te wskazówki, żeby tak to wylistować, a widzę, że po prostu nie ma na to jednej recepty, niestety. Myślę, że niestety nie ma, natomiast myślę, że to się po prostu czuje. Czujesz, czy masz tutaj z tego okresu z czymś problem? Czy jest coś, nad czym pracujesz miesiące czy lata i nadal stanowi to twój problem? I wtedy czujesz, jak bardzo jest to głębokie. Czyli tak ktoś po prostu może całe życie rozwiązywać jakieś swoje problemy na różnych terapiach, ale nadal nie dotykać źródła tego i jeszcze nie wiedzieć, dlaczego cały czas jeszcze ten problem w nich jest. Może się okazać, że to jest właśnie
kwestię DDA, która jest gdzieś tam nieuświadomiona. Myślę, że to jest naprawdę taki trochę clue naszego odcinka dzisiejszego. Tak, ale myślę, że właśnie ustawienia systemowe są akurat taką metodą, która tutaj pokazuje właśnie to, co wcześniej. Mhm. Bo czasami jest tak, że przychodzi do mnie na przykład osoba i mówi, że opowiada mi o sobie, opowiada jakieś sytuacje, które wskazywałyby na to, że może być DDA, ale mówi, że nie, rodzice nie pili. I faktycznie wtedy pochylamy się, co się wydarzyło głębiej w rodzie. Bo to, że rodzice nie pili, to co, na co słusznie zwróciłeś uwagę, to nie znaczy, że ta osoba nie będzie miała takich objawów. To prawda. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że jest bardzo ważna i mam nadzieję, że wielu osobom pomoże chociaż trochę lepiej zrozumieć, co się dzieje w ich życiu. I na pewno jeszcze będziemy kontynuować temat DDA, ponieważ go nie dokończyliśmy w zupełności. Dziękuję bardzo. Dzięki Mateusz za dzisiaj. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, że słuchacie, że chcecie, że subskrybujecie. Zapraszam na ustawienia systemowe. Najbliższe będą we Wrocławiu, już jest brak miejsc, ale następne 25 sierpnia będą w Łodzi. Jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze się zapisać, to dzwońcie, piszcie. I do następnego razu. Dzięki Mateusz za dziś. Dziękuję. Pa.